Cześć, nazywam się Michał Berezowski, witam Was w trzecim odcinku Technokracji. Dzisiaj jest ze mną specjalny gość, współzałożyciel zespołu WWO i ZIP Składu oraz lider grupy Monopol, Andrzej Jędker-Wawrykiewicz. Cześć. Dzień dobry, witam. Witam Was. Andrzej, mam dla Ciebie dzisiaj bardzo ciekawe tematy, które na pewno Ci się spodobają. Pierwszy to celebryci w internecie i od tego byśmy zaczęli. Okay. A drugi to hejterzy i trolle. To na pewno Ci się spodoba. Wow. Także jedziemy. Czyli co, chcesz ze mnie zrobić Rebekę Black, rozumiem, tak? No, na dzień dobry. Lepiej. Lepiej? Nie, no jej to chyba nikt nie przebije. Jednak Polska to, wiesz, to jest taki specyficzny spot na świecie i jesteśmy ograniczeni liczbą mieszkańców i nie tylko, i tych poza krajem. No i nie jest nas 300 milionów, więc te odglądy nie są aż takie, jakich bym sobie życzył, dość duże. Masz na YouTubie już trochę tych odsłon, nawet więcej niż trochę. Lans obejrzało już 3,5 miliona ludzi, a Zodiak w dwóch klipach rozdzielonych ma już ponad 6 milionów, prawda? No to tak. Trochę jest. No WWO ostatnio widziałem jakiś jeden z teledysków, który ma 14 milionów, więcej niż piosenka w aucie, którą też napisałem, także współtworzyłem, tak, z Sokołem Pono. Robertem, także wiesz, no jest tych odglądów, idzie już w miliony, no. Ale powiedz mi, czy na coś konkretnego te miliony dla Ciebie się przekładają? No jeżeli YouTube wreszcie zapłaci mi kapustę, to na pewno przełoży się to na jakieś fajne, wiesz, sumy. A że YouTube zaczął już płacić pieniądze do ZAX i tak dalej, ma tam swoją opcję, dodajesz reklamy i też płaci Ci dodatkowe pieniądze, także myślę, że to bardzo szybko się przełoży na lepsze konto. Pytam Cię dlatego, bo jestem ciekaw, czy idzie za tym jakiś większy plan, czy to jest tylko tak, że robimy teledysk, jest fajny, no więc musi się znaleźć na YouTubie, który jest po prostu największym darmowym dystrybutorem treści. Tak, YouTube jest podstawowym, jakby wiesz, medium, które niesie muzyczkę. No i teraz muzyczka się nie broni bez obrazka, takie są czasy. A przełożenie, no wiesz, jak masz 3,5 miliona, czy tam 10 milionów na jakiejś piosence i ludzie chcą tego słuchać, podoba im się to, no to automatycznie zaczynają Cię zapraszać na koncerty, no i tu się zaczyna polskie zarabianie pieniędzy tak naprawdę. Czyli trochę naokoło, ale jednak korzyści są. Są, jak najbardziej. Dobrze, przejdźmy do Facebooka, bo tutaj istniejesz w trzech postaciach, z tego co zauważyłem, czyli jako Ty, masz dwa fanpage'e, Jędker i Monopol. Powiedz, oprócz tego, że wiem oczywiście, że swój profil sam prowadzisz, czy fanpage'e też prowadzisz Ty, czy nie, ktoś to za Ciebie robi? Nie, fanpage'e już admini. Wcześniej robiłem to sam na start, teraz już się pozmieniało. No, muszę zadać tutaj to samo pytanie, co odnośnie YouTube'a. Czy widzisz już jakieś korzyści z posiadania tych fanpage'ów? Jak najbardziej. Facebook, wiesz, ułatwia kontakt międzyludzki, tak? I oprócz koncertów, bardzo parę fajnych zdarzeń, nie wiem, eventów, i tak dalej się wyłoniło przez właśnie kontakty facebookowe. Także trzeba używać Facebooka w tych czasach, jeżeli chce się coś osiągnąć. No właśnie, zauważyłem, że pomiędzy Twoimi dwoma profilami jest jednak duży dysonans, bo na Monopolu jest raczej taka kulturalna atmosfera, ludzie więcej jakby Cię wspierają. Natomiast na drugim profilu zauważyłem ostatnio nawet, że administrator trochę po fanach pocisnął. Czy to jest element jakiejś strategii, czy po prostu... Wszyscy się o to pytają, o tą tak strategię, wyszło. Czy ja tak naprawdę tych hejterów chcę wiesz, używać do reklamy, czy ja to samemu rozpętałem, czy nie. Myślę, że naturalną odpowiedzią jest, znaczy naturalną koleją rzeczy jest to, że pewni, wiesz, bardzo zamknięci na gatunki różne muzyczne hip-hopowcy zaczęli po mnie jechać. Z racji tego, że zrobiłem Monopol, projekt. No oni się zupełnie nie znają na elektronice, więc wiesz, jakby pakują to do worka z disco polo, co jest najśmieszniejsze, no bo wiesz, że projekt Monopol ma bardzo dużo fajnych producentów muzyki. Tak, nie jest związany i zaplanowany po to, żeby zrobić psikusa hip-hopowcom, absolutnie, tak, to jest projekt elektroniczny, no i mało ludzi to kojarzy, tak, w sensie rozróżnia na house, na wiesz, na drum and bass, na cokolwiek, tak, słyszą
po prostu BPM 120 czy 130 i mówię o disco polo, tak? Mm-hmm. A to jest duży błąd. No tak jest trochę. Zahaczyłeś o temat hejterów, o tym porozmawiamy już po przerwie, na którą wszystkich zapraszam.